przypomniała mi się taka historia. My kiedyś znajoma podał w 78 roku, słuchajcie, pojechali do Rumunii i spotkali jakiegoś takiego sekretarza partyjnego. No i on zobaczył, że goście z innego kraju przyjechali, no to warto by było ich do domu zaprosić, no bo rzeczywiście ta gościnność tam jeszcze funkcjonuje. Bardzo życzliwe w ogóle społeczeństwo. Ja bardzo lubię to prawda, tych ludzi. Oni są ładni w ogóle też. Dla mnie. Wszystko, no, dla mnie też. Mam tak antropologicznie, nie? Że wszystko. I, no i ta opowieść była taka, że ten sekretarz ich zaprosił do tych, znaczy gdzieś ten człowiek zaprosił do domu, ale mówi, mi nie bardzo wypada gości przyjmować, więc oni się czołgali gdzieś pod żywopłotem, żeby do tego wejść. No ale później otworzyli barek, ponapijali się i zaczęli śpiewać i wyszli już na podwórko i tak dalej, więc jak gdyby konspiry już później nie było, nie? Rzeczywiście taka jest ich natura. To ja też taką piosenkę, dawno jej nie śpiewałem, więc mam nadzieję, że się nie pomylę, taką japowatą, można powiedzieć. Chociaż nigdy nie byłem na Japie, ale miałem przyjemność spotkać się kiedyś z Ewą Grzeszczuk i ona wygrała Japę. O, czas, na fujarce. Nie wiem, czy grała też wtedy na fujarce. Ale ja nie wiedziałam, że... Ale tak, taką piosenką był sobie kat. Okrutny kat, co zgrozę siał dookoła. Nie było takiej piosenki. Na Japie. No to może mam jakieś złe informacje. Tak przynajmniej słyszałem. Piosenka zacna. Piosenka jest przepiękna, można ją sobie gdzieś tam wyutrować. Ruszam przed siebie, nie patrzę w którą stronę. Przemierzam góry, łąki i drogi. Boję się zapachem lasu u stóp wielkiej tamy, smakiem trwogi i nie schadzę z tej przez los obranej drogi. Przelewam przez siebie dużo wody, przemierzam kilometry. Jestem tu, docieram do miejsc naznaczonych przez sens i pytam, gdzie jestem. Jesteś tutaj, jest mi tu dobrze, więc siadam i słucham. Ludzi spotykam, ufam ich wskazówkom. Słucham, co mówią, potem myślę o tym długo. Niektórych chcę spotykać jeszcze więcej razy, tak długo, aż będziemy starzy. Bo ci ludzie są jak drogowskazy. Przelewam przez siebie dużo wody, przemierzam kilometry. Jestem tu, docieram do miejsc naznaczonych przez sens i pytam, gdzie jestem. Jesteś tutaj, jest mi tu dobrze, więc siadam i słucham. To ja zaśpiewam marzenie. Tak. A może jakiś punkowy numer? Te nałogi, tak myślałam, aha, żeby nagrać jakoś no, z gitarą taką ostrzejszą. Bo to już było. A ten punkczony jest punkowy. Też jest taka żwawsza, tak myślę. Taka nowata, abrakadabra, albo Samotne wanny samobójców. To jest taki przewrotny tytuł. Ja już zapraszam, bo piosenka została napisana na przedstawienie, które jest, robię teraz kryptoreklamę, ale to podobny klub, znaczy w kawiarnia Macondo. Przygotowujemy przedstawienie na Noc Muzeów 19 maja. Przedstawienie się odbędzie na dworcu nad Odrze.
To jest takie właściwie, to nie jest sztuka, tylko raczej performance, który ma tytuł chyba roboczy, bo on za dużo zdrada, samotne wanny samobójców albo abrakadabra. Jest właśnie o tym, że cuda się zdarzają i nawet jak czasami chcemy sobie zrobić coś złego, to się coś tam zdarza, że nas anioł wyciąga za fraki. Się facet chciał powiesić nad jeziorem, gałąź się złamała i mało się nie utopił. Naprawdę taka historia była? Ale żyje. No tak. No widzisz. No to proszę bardzo, wyśpiewałam to. Ale to nie jest punk, ale to jest szybki ten punk, czy to... Ja tu słyszę tam gitarę, słyszę, ale słyszę gitary takie ostre. Piotrek ma taką bardziej punkową abrakadabrę. No. Powiesić chciał się sąsiad, lecz ujrzał w srebrnym lustrze twarz pełną bólu i lęku, a lustro rzekło do niego: abrakadabra, gdzie jest makabra? Nie ma makabry, została prawda. Lustro pękło, gdzie to piękno? Szukaj go wszędzie, po deszczu tęcza. A inny wyskoczył z okna, bo żyć mu się odechciało, lecz anioł go złapał za fraki i mówi: puknij się w czoło. Chciał spisać się na straty, z miłości stracił głowę, lecz cudem cało uszedł, są straty motocyklowe. Abrakadabra, gdzie jest makabra? Nie ma makabry, została prawda. Lustro pękło, gdzie to piękno? Szukaj go wszędzie, po deszczu tęcza. Wyskoczył topie z wanny, buty tylko zostały. Calutki, nagi i wolny, a wanna za nim wołała. Samotna wanna została, desperat ocknął się w porę, bo woda mu w końcu wystygła i z wanny wyciągnął korek. Abrakadabra, gdzie jest makabra? Nie ma makabry, została prawda. Lustro pękło, gdzie to piękno? Szukaj go wszędzie, po deszczu tęcza. A nie ma prawdy bez piękna, którego ciągle szukamy. Raz w wannie, raz w szafie, a trzeba szukać w nas samych.